Cześć moi drodzy, niezwykle miło mi Was gościć na moim kanale, który dzisiaj będzie przedstawiał historię jednego z najpopularniejszych polskich aktorów. Człowieka, który ma na koncie rolę w hicie. Debiut właściwie taki, o jakim marzy naprawdę bardzo wiele osób, bo kreacja w monumentalnym dziele Jerzego Kawalerowicza wyniosła go na aktorski szczyt. A on potem zagrał w wielu spektaklach, filmach i serialach, spędzając sen z powiek wielu, wielu kobiet. Choć swojej żony nigdy nie opuścił po jej śmierci, przyznał, że nie do końca zawsze był uczciwy w tym małżeństwie. Wyjawił także ich wspólny sekret. W dojrzałym życiu dość mocno związał się z polityką, a na koncie miał też sporo kontrowersji, za które zdarzało mu się przepraszać. Co dziś u niego słychać? O jakich sekretach i kontrowersjach mowa? Oczywiście, jak wyglądała jego młodość i dochodzenie do kariery. Dziś Wam to zdradzę. Zapraszam na odcinek o Jerzym Zelniku. Jerzy Zelnik urodził się 14 września 1945 roku w Krakowie. Jego mama była tłumaczką z języka niemieckiego i rosyjskiego. Natomiast jego tata był dźwiękowcem w polskim radio. Pracował także jako reżyser, ale to właśnie Jana Zelnika, swojego tatę, pan Jerzy wskazuje jako osobę, która miała na niego wielki wpływ. Ojciec nauczył mnie, że aktor nie może mieć na zewnątrz więcej niż wewnątrz. Musi zostawić pewną tajemnicę, mówił w polskim radiu. Ale, że tak powiem, często chodzili na wspólne spacery, bardzo dużo dyskutowali i czasem te dyskusje sprowadzały się do tego, że tata przejawiał dezaprobatę dla niektórych wyborów syna, jak na przykład, kiedy wybrał zdaniem taty nieodpowiednią kobietę. Byłem na pierwszym roku studiów, byłem kochliwy, zaniedbywałem naukę na rzecz zabawy, mówił w portalu Opoka. A uczył się wtedy w prestiżowym liceum. Później dostał się na studia aktorskie, które ukończył, ale zanim to czekała go jeszcze bardzo wielka przygoda. A w filmie debiutował postacią, której nie wymieniono nawet w napisach. Za to kolejna jego rola była nie tylko tytułowa, ale przełomowa, historyczna, epicka. Można tutaj naprawdę wiele dopasować i obronić to, że pasują te wszystkie określenia do roli w Faraonie, tytułowej właśnie. Choć 2 lata wcześniej zagrał w filmie Leonarda Buczkowskiego Smarkula. Do roli faraona Ramzesa XIII startowało 50 aktorów. Nawet myślano o obsadzeniu w niej Daniela Olbrychskiego, którego miano ufarbować na czarno, żeby oczywiście pasował też wyglądowo. U pana Jerzego takich zabiegów przeprowadzać nie trzeba było. I bardzo dobrze w sumie, bo wydaje mi się, że Daniel Olbrychski, przy całym szacunku i jego znakomitości jako aktora, to uważam, że jednak grałby już wszystkie te bardzo, bardzo znaczące i popularne role w owym czasie, więc bardzo dobrze, że zdecydowano się jednak nieco odważnie na obsadzenie pana Jerzego. Odważnie, bo był to nieznany młody aktor, pierwszy raz biorący udział w tak dużym przedsięwzięciu. Był wtedy dopiero na pierwszym roku studiów. A jego zagranie w filmie wymagało zgody Jana Kreczmara, rektora Szkoły Teatralnej w Warszawie. Korzystałem tam głównie ze swojej intuicji, spontaniczności, młodzieńczego entuzjazmu, bo przecież nie z doświadczenia zawodowego. Byłem dopiero po pierwszym roku studiów aktorskich w Warszawie, opowiadał aktor podczas jednego z czatów. W tej roli miała go zarekomendować Barbara Brylska. No i być może dlatego, że jej się po prostu spodobał, bo aktorów na planie połączył płomienny romans, mimo że Barbara Brylska była wtedy małżonką. Jestem estetką, on był tak skończenie przystojny i tak nieprawdopodobnie pięknie zbudowany. Poza tym to intelektualista, imponował mi wszystkim, zdradziła po latach. On natomiast dodawał, niestety to była miłość niezbyt cnotliwa, ponieważ Basia była związana. Pamiętam okres, kiedy byłem na pustyni przez 5 miesięcy i marzyłem, że ona tam przyjedzie, choć wiedziałem, że miała sceny tylko w atelier. Oczekiwałem jednak cudu. Tam na tej pustyni bardzo się tęskniło za wszystkimi bliskimi, a ja czułem nieprawdopodobny głód Baśki.
Faktycznie, bo ekipa Faraona pracowała w naprawdę bardzo trudnych warunkach. W tamtych czasach była to więc produkcja niesamowicie kosztowna, wymagająca nie tylko od ekipy, od aktorów, ale generalnie również finansowo. Bo zdjęcia powstawały w Egipcie, Uzbekistanie i w Polsce. Bywało, że w słońcu dochodziło nawet do 60 stopni. Na pustynię dojeżdżaliśmy około 35 km w jedną stronę. Musieliśmy wyruszać o 4 rano, a byliśmy na miejscu dopiero o 6. Po wertepach jechaliśmy 17 km na godzinę, a więc każdy dzień zdjęciowy zaczynaliśmy już bardzo zmęczeni, wspominał Zelnik. Ale opłaciło się, bo film w 1966 roku został nawet nominowany do Oscara, a pan Jerzy Zelnik zdobył łatkę Amanta. A zdradzę wam, że już kiedyś opowiedziałam o relacji pani Barbary i pana Jerzego, więc zapraszam was do karty. Nie będę się tutaj więcej na ten temat rozwodzić. Powiem wam tylko, że po powrocie na studia, po takiej przerwie dwuletniej, ponad pan Jerzy łatwo nie miał. Nie tylko dlatego, że była ta przerwa, ale również wśród kolegów. Po powrocie do szkoły cały semestr mi zajęło przekonanie kolegów, że ja z racji swojego sukcesu nie miałem tutaj żadnych przywilejów. I tak samo muszę walczyć o stopnie jak oni, mówił w audycji Anny Lisieckiej w Polskim Radio. Zresztą miałem dwie dwóje, z dykcji i głosu, i to jest najlepszy przykład na to, że porażki się przydają. Dzisiaj nie ukrywam, że te dziedziny stały się moim konikiem, mówił. Natomiast jakiś czas temu wyszło na jaw, że w okresie, właśnie tym, o którym teraz wam opowiadałam, pan Jerzy współpracował z Służbą Bezpieczeństwa. Na początku aktor powiedział, że właściwie on nie pamięta tego okresu. Miał wtedy 20 lat, ale później przeprosił. Przyznał, że traktuje ten epizod w kategoriach błędu młodości. Współpracował od 1964 do 6 roku. Gdybym wiedział wcześniej, to być może jako pierwszy w Polsce przyznałbym się jednocześnie przepraszając, mówił. Tamten Zelnik to nie ja, tylko on, inny człowiek, z którym nie mam nic wspólnego. Co ja mogłem wiedzieć o życiu? Byłem wychowywany w rodzinie, gdzie członkowie należeli do partii, nienawidzili komunizmu, ale liczyli, że socjalizm może mieć ludzką twarz. Wywietrzało to z mojej głowy na pustyni. Ja się biję głośno w pierś aż do dni. Ja paliłem gazetę Trybunę Ludu. Patrzę na tamtego 18-latka jak na mojego synka. Co będziemy za geny odpowiadać? Nie pamiętam żadnego nazwiska z mojej klasy z liceum. Niech pan ma pretensje do mojego mózgu, nie do mnie. Ja traktuję tamtego Zelnika jako inną formację duchową. Wtedy seks mi zaślepiał oczy. Później rozpoczął pracę w Teatrze Starym w Krakowie. Po 2 latach spędzonych tam przeniósł się do Warszawy, gdzie występował w Teatrze Dramatycznym. Kobietę swojego życia, żonę, o której mówiłam wam we wstępie, poznał natomiast w 1969 roku. Nie była to żadna zorganizowana akcja. Poznali się w bibliotece. Pan Jerzy był już wtedy znanym faraonem, a ona uczęszczała do liceum. Niesamowicie zgrabne, z oczami jak dwa jeziora, wspominał. Ślub wzięli w tym samym roku. Kilka miesięcy wcześniej, po namowach swojej narzeczonej, pan Jerzy zdecydował się wziąć chrzest. Wcześniej, jak sam przekonywał, wychowywał się w rodzinie, w której ta wiara nie była zbyt istotna. Ona chciała ślubu kościelnego, a ja próbowałem dowiedzieć się, co to znaczy chrześcijaństwo. No i oczywiście później doznałem takiej strzelistości, że to ja, neofita, wiodłem ku Bogu moją żonę wychowaną w wierze od dziecka, mówił później. Niedługo przed ślubem okazało się jednak, że pani Urszula jest w ciąży. Przyszłe małżeństwo stwierdziło jednak, że są za młodzi na rodziców, że nie chcą podejmować się jeszcze tego wyzwania, jakim jest rodzicielstwo. Zdecydowali się wtedy na aborcję, a pan Jerzy Zelnik powiedział o tym dopiero wiele lat później, po śmierci swojej żony. W książce Szczerze nie tylko o sobie z 2016 roku pisał: byliśmy młodzi, sądziliśmy, że mamy jeszcze czas na powiększenie rodziny. Urszulka musiała myśleć o skończeniu szkoły, ja byłem u progu kariery, a dziecko to przecież obowiązki, rezygnacja z siebie. Dopiero rozpoczynaliśmy życie we dwoje. Ta decyzja na zawsze okaleczyła naszą psychikę, zrujnowała zdrowie Urszulki. Nie mieliśmy też pojęcia, jak wielki to grzech. Nie chodzi tu o publiczną spowiedź, chcę przestrzec. Nie dajcie się omamić, aborcja to nie jest rozwiązanie problemów, tylko ich źródło. Przestrzegał, odnosząc się do swojej własnej sytuacji. Na narodziny ich pierwszego dziecka przyszło im czekać później bardzo długo. Ich jedyny syn Mateusz przyszedł na świat 12 lat po ślubie.
Ula dzięki heroicznym wręcz poświęceniom utrzymała dziecko. Leżała przez 6 miesięcy w szpitalu. Wreszcie miłosierny Bóg dał nam nagrodę. W 1981 roku urodziła synka. Dała mu imię Mateusz, nie wiedząc, że to imię znaczy Boży dar, pisał aktor, który w tym okresie rozpoczął swoją współpracę z Teatrem Powszechnym. Zagrał także w wielu spektaklach teatru, telewizji, w których za największe osiągnięcie uważana jest Nieboska Komedia. Przyszły także kolejne filmy, zarówno te telewizyjne, jak i kinowe, seriale. I tak naprawdę Jerzy Zelnik nie chciał się dać wsadzić właśnie w te widełki amanta, do tej szuflady i koniec. Jego role były przeróżne, ale jednak chyba największe zainteresowanie budziły te, w których partnerował pięknym kobietom, jako że, no przyznacie, że pan Jerzy Zelnik to mężczyzna niezwykle przystojny. W epitafium dla Barbary Radziwiłłówny występował u boku Anny Dymnej, więc chyba dobrze wiecie, co wtedy mówiono. Oczywiście przypuszczano, że tak piękne dwie osoby muszą wręcz zapałać do siebie jakimś uczuciem. I pan Jerzy mówił, że nawet się tutaj nie pomylono. W książce Dżentelmeni PRL-u mówił: mocno między nami iskrzyło, ale oboje nie byliśmy już wolni, więc uważaliśmy, żeby nie posunąć się za daleko i nie narobić sobie kłopotów. Ale to wiedziały nasze głowy, a ciało jest głupie. Baliśmy się, że pod tym prześcieradłem sytuacja wymknie nam się spod kontroli. Anna Dymna jednak skomentowała później, że to tylko takie opowiastki. Natomiast kolejnym głośnym filmem, w którym wystąpił, były Dzieje grzechu, gdzie wcielił się w żonatego mężczyznę wikłającego się w romans z młodą, zubożałą szlachcianką. Później zagrał także główną rolę w serialu Doktor Murek, a także w Hipotezie, w filmach Skorpion, Panna i Łucznik, Znikąd donikąd, Tańczący jastrząb, Droga na świetle księżyca, Jej powrót, Pismak czy Kobieta i kobieta. Brał też udział w polsko-amerykańskich produkcjach jak End the Violins, Stopped Playing czy Gospel According to Harry. Wystąpił też w 2 horrorach, Medium i Powrocie Wilczycy. Dwukrotnie wcielił się w postać Mikołaja Chopina, czyli ojca znanego kompozytora, w polskim serialu Napoleon oraz w filmie Jerzego Antczaka Chopin Pragnienie miłości. Chyba najbardziej jestem związany z rolą Zygmunta Augusta w filmie Królowa Bona, podkreślał sam z kolei w wywiadach. Nie stronił także od serialu. Pojawił się w Klanie. Do 2008 roku pełnił także funkcję dyrektora artystycznego Teatru Nowego w Łodzi. Nie miałem żadnych sugestii z magistratu, żeby odejść z Nowego. O tym zdecydowała szczypta egoizmu. Chcę się zająć rodziną i pasją zawodową, mówił, kiedy opuszczał stanowisko. W trakcie małżeństwa para wybudowała dom na Zaciszu w Warszawie, a potem także kupili kawałek ziemi na Podlasiu, bo to taki ich azyl, miejsce, do którego chętnie uciekali. Byli zgranym, udanym małżeństwem, często pokazującym się razem, mówiącym o tym, jak wiele ich łączy. Byli ze sobą 47 lat, choć pan Jerzy przyznał, że zdarzało mu się bić w pierś w trakcie tego małżeństwa, bo żonę nieco trapiło jego zachowanie. Były okresy, że dom traktował jak hotel. Cały czas myślał o roli, o tym, co czeka go na planie. Generalnie poza tym, że mało spędzał czasu w domu, to nawet gdy w nim był, myślał o tym, co poza nim. Miłość przekreśla wszystkie trudne chwile i pozwala odnowić, zapomnieć, dać szansę, mówił jednak. Oprócz miłości łączy nas wielka przyjaźń. Staramy się nie tracić urody i kondycji. Dbamy o siebie, dla siebie. Choć pani Urszula przyznawała, że czasami, nawet w przypadku wychowania ich syna, to ona musiała w tym związku nosić spodnie. Wszystko skończyło się w 2011 roku, gdy niestety żona pana Jerzego bardzo podupadła na zdrowiu. Aktor praktycznie wycofał się wtedy z życia zawodowego, pomóc żonie, a także przejąć domowe obowiązki. Mieliśmy swoje wzloty i upadki, kochaliśmy się, a jednocześnie walczyliśmy ze sobą. Niegdyś zaniedbywałem żonę, trafiały mi się momenty pozamałżeńskiego zauroczenia. Kilkakrotnie złamałem przysięgę wierności. Czasem wydawało się, że nasze małżeństwo jest na krawędzi rozpadu,
ale zawsze była we mnie świadomość, że łączy nas miłość, o którą należy walczyć. Przysięga wobec Boga zobowiązuje. Trzeba uderzyć się w pierś, przyjąć konsekwencje swoich czynów, mówił w wywiadzie dla Dobrego Tygodnia. Pani Urszula zmarła w 2014 roku, a aktor przyznał, że w owym okresie nie myślał w ogóle o innych kobietach. Teraz nie potrzebuję żadnej kobiety, ten temat mnie nie interesuje. A jak nawet panie do mnie wzdychają, to dzięki temu będą lepiej dotlenione, komentował. W ostatnich latach natomiast aktor otwarcie popierał Prawo i Sprawiedliwość. W 2010 roku dołączył do Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, a w 2015 roku angażował się w kampanię Andrzeja Dudy. Jest też osobą bardzo zaangażowaną w sprawy Kościoła i wiary. Przekonywał, że chce głosić rzeczy piękne i prawdziwe i ludziom miłość kojarzy się z seksem, a mnie kojarzy się z Bogiem i Ojczyzną, mówił. A swoje zaangażowanie tłumaczył odruchem serca. Wystąpił także w filmie Smoleńsk. Wcielił się tam w postać wzorowaną na urzędniku Tomaszu Turowskim. Za tę rolę dziękował mu m.in. Andrzej Duda. Aktor przekonuje, że to, co przedstawił film, według niego jest prawdą historyczną. Jeśli chodzi o kontrowersje wokół osoby pana Jerzego, to również głośno było o nim po tym, jak zadzwonił do niego Kuba Wojewódzki. Podał się za pracownika Kancelarii Prezydenta i przekonywał, że jako człowiek ze środowiska pan Zelnik może powiedzieć, jacy aktorzy powinni pójść na wcześniejszą emeryturę za to, że nie popierają Andrzeja Dudy. Wtedy pan Jerzy wytypował Olgierda Łukaszewicza i Artura Barcisia. Pożegnał się słowami fajnie z Bogiem. Pytany o tę sprawę powiedział, nic na ten temat nie wiem, widocznie dziennikarze, którzy twierdzą, że ze mną rozmawiali, skłamali od początku do końca, a potem mówił o Wojewódzkim, że ma ubeckie metody. No i moi drodzy, czy Kuba Wojewódzki zrobił dobrze, dzwoniąc do pana Zelnika i podając się za osobę, którą nie jest? Myślę, że nie. Ale czy pan Zelnik zrobił dobrze, typując kogoś za to, jakie ma poglądy, do tego, żeby go w jakiś sposób jednak z zawodu usunąć? Też dobre nie jest. Moim zdaniem do czyjejś pracy, do czyjegoś talentu trzeba mieć szacunek ponadpolityczny. Jerzy Zelnik także przepraszał kiedyś za swoje słowa o dzieciach z in vitro, które według niego miały być koszmarnie chore i połamane. Później wypowiedź tę nazywał nieodpowiednią. W 2018 roku zdecydował, że nie chce już być aż tak aktywny politycznie. Powiedział, że polityka go męczy i źle zareagował na antyuchodźczą retorykę. Szukam spokoju od wielkiej warszawskiej polityki w moich siemiatyczach. Ja już nie jestem w barykadach PiS, nie na pierwszej linii, mówił w rozmowie z WP. W 2020 roku jednak ze sprawą swoich przeżyć postanowił skomentować to, co działo się na ulicach polskich miast, kiedy wyszły strajkować kobiety przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Można mówić o jakimś odczłowieczeniu tych kobiet. Może jestem bardzo surowy, ale noszę w sobie te bolesne doświadczenia aborcji, z którego nie umiem się wyswobodzić. Do końca życia zapewne będę cierpiał z tego powodu, chociaż księża tłumaczą mi, że już z tego wielokrotnie się wyspowiadałem. Gdybym mógł coś w życiu zmienić, chciałbym mieć przynajmniej troje dzieci. Pan Bóg wynagradza mi to we wnukach. Mam dwoje na razie, mówił Zelnik portalowi Opoka jakiś czas temu. I faktycznie, jeśli chodzi o wnuki, to pan Jerzy jest ich ulubieńcem, jak sam przekonuje. Ma z nimi świetny kontakt, a spędzanie z nimi czasu jest jego ulubioną rozrywką. Moja świętej pamięci żona obdarowała mnie tylko jednym dzieckiem, Mateuszem. Jestem więc dla wnuków, Franka, Klary i Heleny, trochę dziadkiem, a trochę mam ojcowskie podejście do wychowania. Nawet nie przypuszczałem, że rola dziadka będzie dla mnie tak cennym i ważnym życiowym zadaniem. Staram się być dziadkiem, który służy życiową radą, wspiera i rozumie. Chwile wspólnej zabawy, lektury, czasem modlitwy. Mam nadzieję, że zasłużę sobie na dobrą pamięć moich wnuków, mówił szczerze nie tylko o sobie. Został odznaczony odznaką zasłużony działacz kultury i krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. I mimo, że pan Jerzy jest już przed 80, sam przyznał, że nie czuje się na swój wiek. Nic się nie zmienia od 40 lat. Cały czas mniej więcej taki konstans się otrzymuje, mówił w jednym z wywiadów o swojej pracy. A czy znajdzie jeszcze przestrzeń na miłość, nie tylko tę do wnuków?
W fakcie mówił, że zakochania nie można zaplanować. To spada na człowieka albo nie spada. Ja się kiedyś zakochałem, nawet 2 razy i to na dość długo, raz nawet na 46 lat, ale to nie jest tak, żeby sobie zaplanować, że teraz od środy się zakocham. Miłość to jest wielki dar. Jestem otwarty na piękno życia. Miłość to najważniejszy motor życia. Nie ma ważniejszego, tylko że kocha się różne rzeczy. Piękno się kocha, zawód się kocha, Boga się kocha. Głównie to ja kocham swoje wnuki i rodzinę, ale jak spotkam obcego człowieka, to staram się też go kochać, mimo że nie zawsze on mi to odwzajemnia. Choć przyznał pan Jerzy, że w temacie adoracji ze strony pięknych kobiet nic się nie zmieniło, wciąż ma branie, mówiąc kolokwialnie, natomiast jednak, co by nie mówić, on czeka, aż właśnie ten amor w niego strzeli i nie pomaga sobie. Mówi, że internet nie jest dla niego. I choć przyznam wam szczerze, że być może z wieloma poglądami pana Jerzego się nie identyfikuje, jego aparycja, głos sprawiają, że naprawdę chce się nam przebywać w jego otoczeniu, ale to jaki jest prywatnie, to oczywiście jest drugorzędna sprawa. Najbardziej cenię go za rolę, w które się wcielał. Ciekawa jestem, jak jest u was. Czy wy również macie ulubione role pana Jerzego? Jeśli tak, to jakie? Zdradźcie mi w komentarzach. Ja oczywiście gorąco pana Jerzego pozdrawiam i zapraszam wszystkich na kolejne odcinki, które będę dla was przygotowywać. Widzimy się już niebawem, więc do zobaczenia. Cześć!